opowiadać. My nie jesteśmy wrogami. My żyjemy tym miastem i chcemy, żeby to miasto kwitło. Dziękuję. Znaczy, faktem jest, że Kudowa nie ma żadnej propozycji zimowej w sensie turystycznym. To tak sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Ja się akurat ocieram o turystykę, no to tak widzę. Czyli jest to temat do dyskusji? Do dyskusji, bo w sumie jeżeli chcemy ten sezon rozciągać go, w sensie pozyskania tych turystów, to nie mamy tam problemu. Nie złapiemy ich na noclegi, bo zieleni klimatu zaoferowania taką liczbę noclegów. Ale dlaczego? No wie pan, łatwiej jest mieszkać na zieleńcu i korzystać z usług, które są na wyciągnięcie ręki, zapinam gardę, wychodzę i jestem, niż mieszkać naście czy tam ponad 20 km od zieleńca. Bo to jest mniej wygodne. Ludzie są wygodni. Jeżeli mają środki na wyjazd, to przeznaczają je tak, jak oni chcą je przeznaczyć. Proponowałem taryfiarzom, żeby jakąś zrobili wahadło na Zieleniec. No tak, ale nie miał kto im zorganizować. To nic nie daje tak naprawdę, bo tak jak tutaj pani zaznaczyła, budowa była kiedyś noclegownią dla Zieleńca, dzisiaj już nie będzie. Tam jest tyle miejsc hotelowych, noclegowych, że Zieleniec stoki gór nie pomieszczą tych ludzi. No dobrze, ale to przy takim założeniu, a z drugiej strony zakładamy, że chcemy rozszerzać. Mamy pomysłu na przychód, tylko mamy ciągle pomysłu na wydatki. A nie mamy pomysłu na rozkazać. My to cały czas mówimy o wydatkach, a nie o dochodach. Natomiast ja myślę, że już nie będziemy teraz dyskutować, czy zielenie, czy ten, bo to nie jest przedmiotem. To spotkanie, natomiast ja tylko chciałam panu prezesowi odpowiedzieć na to pytanie związane z szarą strefą. Wtedy, jak rozmawialiśmy bodajże, było to 3 lata temu. Od tego czasu wyszedł wyrok sądu administracyjnego, który mówi, że w przypadku usług świadczonych sezonowo nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej. Wystarczy zarejestrować się w urzędzie skarbowym, zapłacić 8% podatek od wynajmu. Raz do roku. Raz do roku. Tak. Niestety mamy związane ręce, także tutaj nic zrobić w tym kierunku nie możemy. Czyli z tego źródła nie możemy mieć przychodów. Zastanawiamy się dalej, szukajmy źródeł przychodów. Bo na razie niedziela idzie szukanie wydatków. Tutaj mamy sfinansowane wszystko, jeszcze górka. Natomiast ciągle nie wiemy, bo tu nie możemy, bo do Zieleńca daleko, tu nie możemy, bo ustawodawca zabronił. Ale my bardzo chętnie, panie Michale, usiądziemy i porozmawiamy na temat tego, skąd większe dochody. Nie chcemy takie rozmowy, tylko chcemy, że tak powiem, najpierw zaufanie, panie burmistrzu, to nas najbardziej interesuje, a potem siadamy i rozmawiamy. A jeżeli my piszemy i dostajemy odpowiedzi, to tracimy zaufanie, panie burmistrzu. I to powoduje, że jest nam trudno się porozumieć, albo trudniej jest się porozumieć. Ja myślę, że Urząd Miasta nie jest miejscem trefnym, do którego można przyjść, to po pierwsze. Po drugie, jeśli już zeszliśmy z tej strategii gdzie indziej, to ja byłem gotowy i napisałem do państwa pismo, że ja przyjdę do was. Z czego ty? No tak napisałem, że przyjdę do was, tylko chcę wiedzieć, gdzie to będzie i kiedy. I napisałem to do was. Dzisiaj składam deklarację ustną jeszcze raz, bo pisemna może źle przygotować. Przyjdę w każdy ustalony wcześniej termin i miejsce na spotkanie z każdym mieszkańcem Kudowy. Bo proszę państwa, jeszcze raz tu powtórzę, jeśli ja przedstawiam propozycję w imieniu urzędu i przedstawiam to Radzie Miasta i państwu, propozycję, która nie jest dla mnie absolutnie dobrym rozwiązaniem. Bo ona, jeszcze raz powtórzę, ona mi przyjaciół nie sparza i ja nie robię nic pod publikę, pod wybory. Proszę państwa, to jest bardzo niepopularna decyzja. Ale proszę państwa, to jest najbardziej odpowiedzialna decyzja. Ja za długo jestem w samorządzie, żeby udawać, że jakoś to będzie. Proszę państwa, nie będzie to jakoś. Po prostu musimy znać zasady, musimy znać rygory, musimy znać możliwości. Jeśli państwo uznacie, że pomoc gminy dla mieszkańców jest jeszcze niewystarczająca, to oczywiście możemy ją jeszcze zwiększyć. Tylko jest problem, skąd na to wziąć. Bo proszę państwa, ktoś może powiedzieć, egzekwować. Proszę bardzo, jest wyrok sądu, eksmisja rodziny z mieszkania do innego, ponieważ nie płaci. Wiecie, czym to się kończy, proszę państwa? Jeszcze większymi
na początku wydatkami, niż ta cała eksmisja była warta itd. Wiecie, czym się kończy, że gmina zobowiązana jest przygotować mieszkanie, czyli lokal socjalny. Co to znaczy? Praktycznie za darmo. Jeszcze jest w złym stanie, trzeba wydać kilka lub kilkanaście tysięcy, żeby wyremontować, bo komornik nie przekwaterował. Powiem, proszę Państwa, więcej. Wszyscy mogą, a gmina musi. Jeśli w spółdzielni ktoś nie płaci, wiecie, kto ma przygotować mieszkanie? Burmistrz. Nie spółdzielnia, burmistrz ma przygotować mieszkanie. I Komisja Spraw Społecznych na uszach staje i nie wie, co zrobić, bo biznes to nie jest żaden dla nas. Bo mieszkaniec powinien dostać w każdej chwili od gminy taką pomoc, żeby mógł normalnie funkcjonować. I żebyście Państwo wiedzieli, jeśli ktoś nie płaci alimentów, kto płaci? Gmina. Jeśli ktoś z rodziny nie chce przyjąć staruszka do domu, to gmina za 3000 ponad miesięcznie musi mu zapłacić do pomocy społecznej. I to tak wygląda. I proszę Państwa, jeden podopieczny nasz kosztuje 35 tysięcy w roku. 35, 36. A jak mamy 10 podopiecznych, to jest 350 tysięcy. To jest problem. Porozmawiamy na temat, że tak powiem, jakieś spotkanie było w środę podobno. My mamy sesję w środę. Nie, ale w środę o 11? My mamy w środę sesję o 12. Tylko nie wiem, czy to jest to spotkanie. Bo miało być dopiero... My mówimy o sesji, nie o spotkaniu. Jeśli można by dopowiedzieć Państwu, jako osoba zupełnie z zewnątrz, to po obserwacji, jaką mamy, ten element socjalny, o którym mówił Pan burmistrz, to jest absolutny. Jeśli Państwo mają 570 mieszkań w mieście 10-tysięcznym, to jest ewenement. Może rozwiązaniem jest sugerowane przez nas rozwiązanie w perspektywie 12 lat. Może zróbmy tak, żeby tych mieszkań było mniej na utrzymaniu gminy. Prawda? Może są osoby, które z czasem będą chciały te mieszkania odbudować, nawet za niewielką opłatę. Bo to Wam się opłaci jako gminy. Raz, że będą pewnie płacić przyróżne podatki, dwa, nie będziecie musieli remontować. Was jako gminy, moim zdaniem, nie stać na utrzymanie blisko 600 mieszkań. Jeśli zmniejszycie ilość mieszkań, załóżmy o 100, to te 100 mniej będziecie mieli problemu z windykacją, z remontami, z czynszami, z tymi wszystkimi historiami. Może pora pomyśleć w perspektywie, nie na dzisiaj od razu, że może macie Państwo za dużo po prostu tych mieszkań. Prawda? Może są ludzie, którzy chcą mieć coś własnego, prawda? A jak chodzi o windykację, proszę Państwa. Pomysł tak, jak my sugerujemy, to jest taki, że dzisiaj windykacja jest rozproszona w urzędzie. Jest szereg wydziałów, które wystawiają tytuły, piszą pisma i tak dalej. Pan burmistrz, mogę mówić, że podjął decyzję, tak? Żeby jednak skanalizować te rzeczy, żeby była jedna komórka, która będzie zajmowała się windykacją w imieniu całego urzędu. Wyglądać to będzie w ten sposób, że pierwsze kroki związane ze ściąganiem należności realizowane będą w wydziałach. Natomiast jeśli należność nie jest regulowana, trafia to do zespołu, nie wiem, jedna, dwie osoby, które są wyszkolone, pilnują, rozmawiają, negocjują, zajmują się danym problemem. To zrobiło już wiele gmin, mniejszych i większych przede wszystkim od Państwa w Polsce, że windykacje dali do fachowców, negocjatorów, osoby, które pilnują i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, musi się zmieni się podejście urzędu do tego problemu. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś nie płaci czynszu, nie płaci podatku od nieruchomości, nie płaci tego, nie płaci tego, będzie miał do czynienia nie z czterema osobami w różnych wydziałach, które mają różne inne ważne rzeczy do zrobienia, tylko osoby zajmujące się windykacją i realizujące politykę Rady Burmistrza w zakresie windykacji. Polityka to oznacza to, że od razu nie dorzucamy ludzi, nie przerzucamy to, dajmy im czas, negocjujemy, rozmawiamy. Nie, ja mówię, że Pan mówi, że za dużo jest. Ja uważam też, że gminy, Państwo jesteście nawet sponsorem tego gminy. Tak, realizujemy cele społeczne, ale możemy to robić inaczej, prawda? No tak, ale tutaj między innymi chcemy wziąć obligacje po to, żeby budować budynek społeczny. To nie bardzo tak... Nie. To jest rozumiane. Dobrze, jeżeli jest to przemyślane, to czemu nie? Ja mam pytanie jeszcze do Pana. Dużo Pan powiedział o dobrych stronach obligacji. No wszyscy wiemy, że obligacje to są bardzo, bardzo dobra rzecz.
brana, wypuszczane w odpowiednim czasie, z możliwością spłaty, z wizją, skąd się weźmie pieniądze na to, prawda? A niech Pan nam powie o zagrożeniach, niebezpiecznych stronach wypuszczenia obligacji dziś, jutro, pojutrze. Znaczy, właściwie to można, bo to jest bliższe tak jak z kredytem. Jeśli bierzesz kredyt bez opamiętania, nie patrząc kiedy będziesz miał, czy będziesz miał środki na spłatę, to jest ryzyko niewypłacalności. Prawda? Czyli inaczej mówiąc, obligacja to jest inna forma kredytu. Tak? Fakt jest taki, że ta obligacja jest przypisana do jednego agenta emisji, który to prowadzi, jest to spisana. Jeśli chodzi o ryzyka obligacji, jeszcze jakieś inne. Z obligacjami jest ważne, żeby one były, nie było koncentracji wykupu obligacji. Wie Pan, żeby nie było tak, że my robimy obligacje na 2-3 lata i musimy wykupić w jakimś, jak w danym roku. Dlatego mamy aż 22 serie, czyli mamy to bardzo poszatkowane, rozłożone na długi okres. Dlatego, że niespłacanie obligacji wiąże się tak z kredytem, prawda? Z ryzykiem związanym z windykacją należności, wchodzeniem na dochody gminy i tak dalej. Także gdy Pan mnie pyta o szczególne ryzyka związane z obligacjami, jeśli się dobrze to zrobi, przewidzi te rzeczy. Bo tak, ryzyko stopy procentowej jest takie samo jak przy kredycie. A inaczej już Pan... To nie jest najniższy. Ale jak będziemy do Unii Europejskiej, proszę sobie wyobrazić, co się wtedy też działo. Ja mam chyba taki pytanie. Ja mówię do strefy euro, jak wyjdziemy. Prawda? Przepraszam, do końca. Przepraszam, jeśli chodzi o oprocentowanie. Proszę Państwa, dużym bodźcem na rynku nieruchomości, to się działo we wszystkich krajach wchodzących do strefy. Również u Państwa będzie to okazja. Jest wejście do strefy euro. Dlaczego? Dlatego, że oprocentowanie w strefie euro jakie jest? 3%, tak? Nie. Poniżej. Tak? Poniżej jednego, prawda? Ja mówię no nie będzie 1%, tak? A my dzisiaj mówimy o 4-5%. Także ryzyko obligacji, które po wejściu do strefy euro będą przeliczone na euro, spowoduje, że oprocentowanie tych obligacji będzie niższe. Tylko problem polega na czym? Ale wtedy ruszą kredyty. Tylko, że podatki, które będą spływały od osób fizycznych i cywilnych, będą też bardzo małe, bo jeżeli przeliczymy później złotówki na euro, będą to bardzo małe. To samo będzie, mówmy się. Natomiast mówmy o oprocentowaniu. Proszę, doświadczenie czasu i historia pokazuje, że się działo w różnych państwach. Nie było wszędzie to tak różowo. Nie, ja nie pamiętam. Ja nie mówię, chodźmy do strefy euro, prawda? Bo to jest odrębna strefa euro nam tak szybko nie grozi. Także nie. Ale mówimy o 15 latach. Mnie jeszcze jedno pytanie się nasuwało. Jeżeli Pan mówi, że tak może być źle z obligacjami, z gospodarowanymi obligacjami, czy nie należało powołać jakiegoś ciała społecznego, które by nadzorowało troszkę to wydatki z tych swych, prawda, pozyskanych pieniędzy z obligacji? Czy to tylko zostało? Wie Pan, dla mnie ciałem, które kontroluje, Rada ma dwa tematy. Stanowi, jest ustawą, jest regulatorem, ma funkcję stanowiącą, drugie funkcję kontrolującą. Jeśli Pan myśli o jakiejś kolejnej tej, nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Wybierzcie Radę i niech Rada kontroluje. To jest tak przygotowane, proszę Państwa, co, czego o czym nie mówiliśmy. To wszystko, o czym mówimy, jest przygotowane w formułach WPF, czyli z kwotami w latach, we wszystkich pozycjach, czyli ja to już na spotkaniu z Państwem nad nimi mówiłem. Kontrolująca funkcja Rady przy takim rozwiązaniu jest komfortowa, tak? Można monitorować na wychodzie. Natomiast czy powołać nowy organ kontrolujący? Nie, no, to nie jest tak, to tylko monitorujący, nie nadzorujący. To jest funkcja Rady. To jest wielka różnica, bo mówimy o czymś innym, a nazywamy to jednym. Następna sprawa, no ja tak aktoratnie w tej chwili to powiedział, że słuchając wszystkiego, zrozumieliśmy bardzo dużo, przynajmniej ja i kolega, którego chcemy już wyjść, mówimy, że czekalibyśmy na pełne wiadomości dla społeczeństwa, co to są te obligacje, co grożą, jakie przynoszą dobra, jakie przynoszą skutki. No nic więcej, u nas jest tutaj 10, przekażemy swoim rodzinom, swoim bliskim, a reszta na ulicy, wierzcie mi Państwo, że na ulicy mnie dziesiątki ludzi pytało, słuchaj, ty słyszałeś coś o obligacjach? My akurat nie wiemy, to chyba od 2 tygodni,
wgłębiliśmy się w internet, we wszystkie możliwe źródła, gdzie mogliśmy się dowiedzieć, bo przecież nawet wśród ekonomistów pytaliśmy, no, a nie każdy wie do końca co do obligacji. Jaki jest, prawda, przykładowo może nam później zagrozić coś takiego, że będziemy te długi rolować następnymi obligacjami. Tu jest zagrożenie. Dla miasta, społeczeństwa. Dla społeczeństwa. Miasto to jest społeczeństwo. I to jest zagrożenie, o którym akurat nie, tak na koniec chciałem tylko zaznaczyć. Znaczy, wie pan, jeszcze można. Ja akurat w sprawach obligacji kredytów jestem... Wiem, że pan już jest zorientowany, ale powiem panu tak. Jeśli przełożenie spłaty kredytu, mówiąc pospolicie rolowanie, chociaż to jest takie troszeczkę pojawne. Takie wulgarne troszeczkę. Tak. No, jeśli trudno. To jest w interesie miasta, w interesie mieszkańców, a dzisiaj staramy się pokazać, że jest to w interesie mieszkańców, warto to zrobić. To nie jest zła rzecz. Jeśli pana dzisiaj nie stać na spłacenie kredytu, to pan idzie do banku i mówi tak, spłacę wam ten kredyt później, ale nie windykujcie mi mieszkanie, bo nie będę miał gdzieś mieszkać, prawda? Czy inaczej mówiąc, przesuwanie spłat kredytu, jeśli to jest robione sensownie, z głową, nie jest wcale złym działaniem. Ja panu jeszcze powiem, że do dzisiaj my naprawdę nie wiemy jako społeczeństwo, ile miasto płaciło odsetek od zaciągniętych kredytów, ile płaciło, a ile będzie płaciło tych odsetek po zmianie na obligacje. To ja już państwu powiem, założone są w tej samej kwocie. Proszę? Założone jest w tej samej kwocie. A ile dzisiaj płaci miasto odsetek? Bo my wszystko jest w UEF-ie. Od wasz budżet nie jest uregulowany. Jest na BIP-ie. Na BIP-ie jest. Czyli jakie dzisiaj miasto płaci odsetki są informacją o postępie. Są dostępne, można zobaczyć. Natomiast ile będzie płaciło? Jeśli państwa interesuje, wersja papierowa możemy wysłać, ale jest na BIP-ie. Wszystko jest, cały budżet, wszystko jest na BIP-ie. Wykonanie na bieżąco, wszystko. Jeśli Rada uchwali nowy WPF, w tym nowym WPF-ie koszty finansowe, również odsetkowe są dokładnie opisane, tak? Natomiast w procesie wyboru zadanie jest minimum takie, żeby te koszty nie były wyższe niż dzisiaj, tak? Realne to jest, ale mówię, minimum, bo cały szereg innych mamy korzyści, prawda? Wiemy o tym, jakie są ceny na rynku dzisiaj obligacji, jeśli chodzi o oferty banków, tak? Wiemy. Jeśli banki, przyjmując pana scenariusz, załóżmy, że banki nam złożą ofertę droższą o 0,1%, tak? Pana zdaniem, powinniśmy wejść w ten program, czy nie? No, powinniśmy wtedy wejść. Jeśli będzie gorzej? Jeżeli gorzej, to nie. Okay. Ale mówię jeszcze o jednej rzeczy. Niech pan pozwoli odpowiedzieć. Nie wchodzimy w ten program. W tej chwili jest jedna tylko korzyść taka, prawda, że możemy zaciągnąć kredyt na przyszłe inwestowanie z pomocą unijną, funduszy unijnych i no, że te będą pieniądze na jako wkład własny i tylko taka, że załatamy dziurę, która powstała. Jeśli, ma pan rację, spłatę w dłuższym czasie, jeśli nie będzie podjęte do 12 lat. Bo inne jeśli nie skrywa, w WPF-ce i w strategii jest opisane, co ma być zrobione, żeby były dochody. To nie jest tak, że my robimy zwykłe rolowanie długów czy coś. Dlatego mówimy o pakiecie działań, które w tabelach w WPF-ce, które są przedłożone, będą widoczne, jakie pozycje, co będzie robione. Natomiast jak pan mówi, że 0,1% to nie robimy, tak? To państwo się spotkacie z panem burmistrzem w styczniu i będziecie dyskutowali. Nie robimy nic, a tu obcinamy. Wchodzi program naprawczy do gminy. Jeżeli to ma być panewne, ale to już na praktyku. Dalej nie wyjaśniliśmy sobie tej strony wielu rzeczy. Powiem, nie wyjaśnię, to co pan powiedział, to nie jest wyjaśnione na sprawę. Czy żebyśmy mieli też jasność, my tych dochodów nie osiągniemy w 2014 roku, my te działania mamy rozłożone na czas, na 12 lat. My też nie mamy skonkretyzowanych, że będzie to i to, my dopiero zaczniemy rozmowę na ten temat, Proszę Państwa, to wszystko, o czym my rozmawiamy, to jest nasza wizja, to jest nasz pomysł, i wiemy, że dla mieszkańców lepszy, jak nie robienie nic i udawanie, że jest wszystko w porządku. To jest pierwsze. Jak pani mówi, tu są decyzje przygotowane. Tak, oczywiście. I one nie są dla gminy niekorzystne. Tego nie wiemy, bo nie wiemy, jak będziemy to spłacać. Ale musimy coś założyć, panie Michale.
Natomiast chciałem powiedzieć, że ta osłona socjalna, o której nikt nic nie chce słyszeć i nie chce mówić i nie chce, żeby do niego docierać. Proszę Państwa, gmina bezpośrednio lub pośrednio dzisiaj zatrudnia 389 pracowników. Proszę zobaczyć, jaki to jest pracodawca. Przecież to nie jest przypadek. Przecież w samych formach zatrudniania bezrobotnych pracuje dziś, pracowała na koniec października 99 mieszkańców Kudowy. W różnych formach bezrobotnych 99 zgodnie z wykazem, który przekazaliśmy radnym. Na dzisiaj policzyliśmy wszystkich, którzy pośrednio lub bezpośrednio, czyli dwie spółki, jedna 100% udziałem gminy, druga 70% udziałem gminy. Dwie instytucje, gminne instytucje kultury plus jednostki. Gmina jest pracodawcą dla 388 czy 9 mieszkańców Kudowy. Proszę Państwa, to jest też rzecz, która kosztuje. To się tylko, proszę Państwa, może zdawać, że jest to jakieś działanie niewystarczające dla mieszkańców. Ale proszę Państwa, również, co dla nas jest bardzo istotne i ważne, to jest opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży. Ona też nie jest za darmo, ale system nie przewiduje do opłaty z budżetu państwa. A my na to się nie oglądamy, bo wiemy, że jeśli my tym najmłodszym nie pomożemy, to kto im pomoże? Ale nie można powiedzieć, że u nas pracuje, prawda? Że ludzi i to nas kosztuje. Ci ludzie pracują i zarabiają. Ale ja nie mówię, że oni nas kosztują, panie Michale. Tylko, ludzie pracują i zarabiają. Tylko jakiś zakres oni w tej chwili. Płacą podatki, płacą czynsze. A są zależne od budżetu. Proszę bardzo, pan Wojciech. Nie, to jest już za daleko idące. Myślę, że tak. Pytanie.